Witam serdecznie na drugiej części spotkania w Krakowie. Dzisiaj jest 11 marca 2023 roku. Mówiliśmy sobie w pierwszej części o całej mechanice rzeczywistości, w jakiej przyszło nam tutaj w tym ziemskim przejawieniu doświadczać, czyli mówiliśmy sobie, że ta rzeczywistość jest jednorodna, czyli z jednego źródła narodziło się wszystko i wszystko jest połączone ze wszystkim, wszystko jest wszystkim i usadowiliśmy siebie, przypisaliśmy siebie u źródła wszelkiego przejawienia, że tym źródłem jesteśmy my, jako nasza najwyższa świadomość, która podzieliła się na siebie. Tutaj, w tym ziemskim przejawieniu, jesteśmy my w sobie i my we wszystkich swoich lustrzanych odbiciach. My jako źródło podzieliliśmy się na siebie i inne części siebie. Wchodzimy w interakcje i te interakcje dotychczas, gdy spaliśmy, to były interakcje takie, że walczyliśmy ze sobą, tak? Bo widzieliśmy, że żeby zyskać, to trzeba być lepszy, szybszy, sprytniejszy, pod kimś dołki wykopać, a nie wiedzieliśmy, że kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Rywalizowaliśmy, goniliśmy gdzieś tam, natomiast to był stan snu. Teraz się budzimy, najpierw sobie uświadamiamy, że jest coś takiego jak jednorodna teoria pola, jako pewna koncepcja czy definicja fizyczna, natomiast my wchodzimy w tą definicję, tak? Włączamy się do tej jedności, usadawiamy siebie jako wyższa świadomość u źródła wszelkiego przejawienia. Jesteś ty i inne części ciebie. Wchodzisz w interakcję z innymi częściami ciebie, kiedyś walczyłeś, a teraz już nie walczysz, tylko wchodzisz w wymianę energetyczną. Robisz sobie raj na ziemi, bo ta iluzja powinna tobie służyć rajem na ziemi, ale w specyficzny sposób tworzysz sobie ten raj na ziemi. Nie walczysz o ten raj, tylko tworzysz raj na ziemi poprzez obdarowywanie innych części siebie tym, co chcielibyście, żeby do was wróciło, bo te inne części was, ta cała iluzja jest lustrem. I te inne części was, i ci inni ludzie, rośliny, zwierzęta, to jesteście wy sami i jeszcze mają funkcję lustra i odbijają wszystko to, co im uczynicie, to do was wróci. Czyli robicie sobie raj na ziemi, ale nie kosztem kogoś, tylko poprzez obdarowanie tego kogoś, czyli siebie, innych części siebie, tym, co chcielibyście, żeby do was wróciło. Rzeczywistość za lustrem jest wielowariantowa. Zamykamy stare kontrakty poprzez specyficzne skomunikowanie się z tym dostawcą nam naszych plonów, tak? Który reprezentuje pewne zjawiska, nieukochane, przychodzi, zachowuje się tak, jak zachowuje, odgrywa swoją rolę, najlepiej jak potrafi, odgrywa tą rolę poprzez przynoszący nam nasze własne plony, a my mamy się z nim skomunikować, powiedzieć stop, dziękuję, jestem tobie wdzięczny, ale skomunikować się w łagodności, stanowczo w łagodności. I tutaj jak ktoś złapie ten środek, że stanowczo albo w łagodności, da się to zrobić, będąc w świadomości jedności, widząc w oczach tego reprezentanta, tego pijaka, łajdaka, oszusta, złodzieja, widząc w jego oczach samego siebie, da się to zrobić, da się uśmiechnąć do niego, da się go pokochać, da się go uszanować. W momencie, gdy sobie uświadomicie, że ten pijak, łajdak, ten, może to być mąż albo żona, teś albo teściowa, albo dziecko, to jest iluzja, która was egzaminuje. Będziemy nazywać to iluzją egzaminującą. Jesteście wy jako jedyni prawdziwi i wy jako iluzoryczne części siebie w swoim polu odgrywacie pewne role, wchodzicie w interakcje. Gdy was coś boli, to znaczy, że trzeba się temu przyjrzeć, tak? I uzdrowić to, ale poprzez siebie, a nie poprzez żądanie. W starym świecie, w starym postrzeganiu żądaliśmy, żeby to on się zmienił, tak? Żeby to ona się zmieniła, żeby przestali się tak zachowywać. Im więcej emocji wkładaliśmy w tą komunikację, często z płaczem, tak, to my tylko zasilaliśmy i to wracało zasilone, pomnożone, jeszcze mocniej wracało. A to my możemy ten kontrakt zakończyć w bardzo łatwy sposób, więc będziemy o tym mówić. Rzeczywistość fraktalna, no to nie uszczęśliwiamy świata na zewnątrz, bo jesteśmy to pole, ta cała iluzja jest, ma geometrię fraktalną, taką samopodobną na wszystkich poziomach do siebie, ale nie uzdrawiamy makrofraktalu świata na zewnątrz, tylko ten swój indywidualny hologram. Ten tutaj w swoim domu z mężem, żoną, teściem, teściową, dziećmi, wnukami, dziadkami, w swoim otoczeniu z sąsiadami, kolegami, koleżankami i w miejscu pracy
z pracodawcą, kierownikiem i kolegami z pracy. Więc nie uszczęśliwiamy świata na zewnątrz, daleko, tylko swój mikrofraktal, a swój mikrofraktal tylko i wyłącznie przez siebie. A istotne jest wycofanie uwagi z makrofraktala. Nieważne, co się dzieje w Warszawie, nieważne, co się dzieje w Waszyngtonie, nieważne, co się dzieje w Moskwie ani w Kijowie. Natomiast w momencie, gdy przywiązujemy wagę do tego, co się tam dzieje, co wyczynia Trump, albo Putin, albo Zeleński, albo ktoś tam, to wracamy do nocnika. My mamy się wylogować z przestrzeni informacyjnej, tej makro, z tego świata zewnętrznego, bo poświęcanie uwagi wam, inwestowanie uwagi tam, to jest zasilanie czegoś, czego nie chcecie. My mamy wielką moc, moc wycofania uwagi. To jest jak najsilniejsza broń we wszechświecie, tylko że to nie służy do walki. Każdy z was ma moc inwestowania swojej uwagi i za tym płynie ogromna energia i namnaża się to, na co postrzegamy, na co zwracamy uwagę i mamy moc wycofania, prawo też wycofania i za tym płynie też wielka moc, bo przestaje nam to przejawiać się w naszym życiu, to na co już w pewnym momencie nie będziemy zwracać uwagę, ale zanim przestanie nam to się materializować w naszym życiu, należy nam się z tym skomunikować poprzez specyficzne postawienie granicy i o tym będziemy sobie jeszcze mówić. Więc teraz tak, dalej. Ty jako najwyższa świadomość, ty jako źródło podzieliłeś się na siebie i inne części siebie, na wszystko i wszystkich. Jesteś ty jako ty, ty jako Zosia, ty jako Krysia, ty jako Marek i ty jako inne części ciebie, ale te inne części ciebie to także to krzesło, tak? Także te wszystkie przedmioty, które są wokół ciebie, wszystkie rośliny, zwierzęta to także ty. Ty to także ten system. Ty to także system polityczny, religijny, narodowościowy, różne koncepcje i przedstawiciele, hierarchowie tych różnych koncepcji. To także jesteś ty. I jesteś tutaj ty w pewnej grze, w białe i czarne, tak? I białe i czarne to wszystko, co są części ciebie i z tej gry, gdzie się traci energię i cierpi, w tej grze, gdzie jest się dojonym z energii i doświadcza się przestrzeni nocnikowych, można wyjść, ale poprzez nie walkę albo ucieczkę, tylko poprzez pokochanie przedstawicieli tej ciemnej strony. Poprzez pokochanie i poprzez pokochanie wszystkich zjawisk, które są nie do pokochania i reprezentantów tych zjawisk, którzy są nie do pokochania, czyli złodziei, morderców, oszustów, łajdaków, także pokochać, bo to jest tylko iluzja, która egzaminuje ciebie. Nieważne, co się dzieje u kogoś, to jest jego egzamin. Ty dbaj o swój hologram, tak? I miej uwagę w swoim hologramie. Gdy będziesz chciała uszczęśliwiać sąsiadkę, tak? Albo kogoś, często są w sytuacji tak zwanej studni bez dna, cokolwiek tam uczynisz, to wpadnie, czymkolwiek pomożesz, to wpadnie jak do studni bez dna. I tylko ty tracisz w tym momencie. Tam nie pomożesz, bo ktoś jest kowalem własnego losu. Ktoś może zmienić świat, swój, raj na ziemi, ta sąsiadka, ale nie poprzez pomoc uzyskaną na zewnątrz, o którą będzie prosiła, błagała i ktoś z litości da, to tak nie zadziała. Każdy jest kowalem własnego losu. Więc litość to też jest niska częstotliwość, tak? Bo poprzez litość zasilamy studnie bez dna, czyli wrzucamy swoje potencjały, a sami przenosimy się z każdym pomaganiem z litości poprzez przejście indukowane, zmieniamy filmy na coraz to gorsze i sami też lądujemy w nocniku. To, co ktoś ma, to co zasiał, to odbiera. Tak? I na dodatek to jest tylko pewna iluzja, która nawet nie cierpi, tylko udaje rolę cierpiącej. Cierpienie jest tylko w tobie, tylko ty cierpisz, a iluzja, hologram tylko odgrywa rolę cierpiącego, udaje rolę cierpiącego, nie cierpi. Tak? Chociaż krzyczy, jęczy, biadoli, tak? Ale to jest tylko odgrywana rola, natomiast ty jesteś egzaminowana jako obserwator jakiegoś układu kat-ofiara, tak? Bo ktoś gdzieś tam o czymś opowiada. Inaczej, nadal, podsumowujemy, jesteś ty, który podzieliłeś się na siebie i inne części siebie. Na ciemne i na jasne i na ciemne. Ta ciemna część to także jesteś ty. Ci iluminaci, masoni, reptylianie, tam to, co się mówi, czym się straszy, tak? Tylko system
straszy, ale nadal tobą. Jak będziesz się tego bał, bała, jesteś w nocniku. Jak popatrzysz na to, jak na pewną iluzję, która ciebie egzaminuje, przestanie to do ciebie, na ciebie oddziaływać. Jak się jeszcze uśmiechniesz, że to jest przedstawienie, które cię egzaminuje, a ci politycy lub celebryci, którzy o tym mówią, jako aktorzy, uśmiechnij się do nich i okaż im wdzięczność za odegrane role, gdzie najlepiej jak potrafią odgrywają swoją rolę. Przestaje na ciebie to wpływać i nie będzie to w żaden sposób tobie zagrażało, chyba że zajdziesz w złość, żal, pretensje, nienawiść, wtedy zaczynasz ściągać z przestrzeni nocnika do swojej przestrzeni życiowej to, czego się boisz. Nie miej strachu, bo w świadomości jedności nic ci nie zagraża. O nic nie trzeba walczyć, przed niczym nie trzeba uciekać, za niczym nie trzeba gonić, bo dostajesz wszystko w idealnej ilości. Ani nie za dużo, ani nie za mało, tylko tyle, ile na dany moment jest potrzebne, ale niczego ci nie zabraknie. Zawsze będziesz prowadzony, każda decyzja będzie dobra, zawsze będziesz zaopiekowany, tak? Zawsze będziesz karmiony, zawsze będziesz żył w dostatku. Tylko nie myśl, jak się to, niczego się nie obawiaj, nie myśl, jak się to przejawi, skąd to przyjdzie, bo to umysł, tak? Wkręca nas w taką retorykę. A skąd, a w jaki sposób, a do kiedy? To są pytania z umysłu. Nie wchodzimy w retorykę z umysłem, tak? My tylko mamy się połączyć z wyższą świadomością, słychać swoich takich wewnętrznych słów płynących gdzieś tutaj, ale nie z głowy. Z głowy to, co idzie do nas, to wkręca nas w jakąś obawę, w jakiś strach, w jakiś żal do kogoś za coś. To wiedzcie, że to jest z umysłu. Natomiast to, co idzie z serca, poprzez serce z wyższej świadomości, jako pewne szepty takie wewnętrzne, to jest coś, co jeśli się posłuchamy, to będą to dobre wybory. A coś, co idzie z umysłu, to zawsze jakiś smutek może wywołać w nas, jakiś strach, jakieś zagrożenie i w to warto nie wchodzić, tak? Chociaż często jest to logicznymi wywodami jakoś poparte. Więc jest białe i czarne i to czarne to też jest część nas, z którym nie walczymy. Nie walczymy, tak? Bo to też jest część nas. Cokolwiek uczynimy, czymkolwiek, jakkolwiek będziemy pogardzać, wyśmiewać, czy polityków, czy kler, kościół, inne systemy religijne, czy tych, jak to powiedziałem, reptilianów, masonów, czy coś, to też jest część nas samych. Tak? Unikać retoryk takich, bo wiele koncepcji zewnętrznych, które chcą waszej uwagi i waszej energii, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi nie o pieniądze, tylko o uwagę chodzi. Bo jak jest wasza uwaga na jakiejś koncepcji, że jest ktoś, kto wam zagraża, że są jacyś inni, jacyś oni, którzy wam zagrażają, tak? Albo kosmici, albo jakaś choroba, albo jakaś interwencja ze wschodu, albo nie wiadomo kto, to są koncepcje nocnikowe. Ci, którzy publikują te koncepcje, chcą naszej uwagi, żebyśmy my byli w tej koncepcji, uświadomili sobie tą koncepcję, wygenerowali w sobie strach i przejawiali tą koncepcję poprzez różne zachowania, zabezpieczania, poprzez rozsiewanie tej koncepcji do innych, a słyszałeś, że ci nam zagrażają, albo tamci nam zagrażają, albo że elektrownia może wybuchnąć i nam zagraża. To są tylko pewne niskowibracyjne koncepcje. Tak? Jeśli my w nie wejdziemy, nasza energia tam płynie i ktoś sobie z tej energii korzysta. Ja zachęcam do tego, bo clue to będzie postawienie granicy w pewnej mocy. Wam jest potrzebna pewna moc, a ta moc jest w was pod warunkiem, że nie oddacie jej na zewnątrz, czyli nie wkręcicie się w żadne dualne koncepcje, że są jacyś oni, którzy wam zagrażają. Bo jest wiele, ja od czasu do czasu kontrolnie sobie posłucham jakiegoś prelegenta i słyszę, kto cały czas propaguje pięknymi słowami. Tak pięknie wkręcają na tych najwyższych poziomach w przestrzeni ezoterycznej albo w przestrzeni tak zwanej duchowej wkręcają, mówiąc o piękne rzeczy, o miłości, o czymś tam, o kwiatkach, o ziółkach, ale nagle, że są jacyś oni i oni zagrażają, tak? To trzeba najlepiej nie korzystać, nie wchodzić swoją uwagą. Dzisiaj dostaniecie taką
taką śmietankę odwirowaną z ostatnich moich kilkunastu lat doświadczeń, z moich prawd, które wiem, że zadziałały, wiem, że to działa po prostu, więc dostajecie śmietankę odwirowaną. Wy nie potrzebujecie już kilkunastu lat doświadczeń, tylko potrzebujecie sprawdzić te kilka zasad, a właściwie tą jedną zasadę sprawdzić, tak? I przejawiać w swoim życiu. No, więc jesteśmy wszystkim, wszystko jest mną i białe, i jasne, to wszystko jesteśmy my sami. Wycofujemy swoją uwagę z przestrzeni informacyjnej ciemnej, chociaż ją szanujemy, wysyłamy jej szacunek, bo jest częścią nas samych. Tak? Bo spotykam takie komentarze, które mówią, że jak tu szanować tych tam polityków, reptilian. Jak ktoś chce nie szanować, to niech nie szanuje, tylko niech potem popatrzy na owoce swojej komunikacji, tego, co wyślę do nich, tak? A ja wam mówię, że z poziomu świadomości jedności i ci reptylianie, i masoni, i iluminaci to są części was samych. A wy sprawdźcie, nie wierzcie mi, ani im nie wierzcie. Sprawdźcie. Nigdy nikomu nie wierzcie. Potem, jak już utrzymacie to połączenie ze swoim źródłem, już korzystajcie tylko ze swoich własnych praw. Nikogo nie słuchajcie, wylogujcie się z każdego kanału i bardzo dobrym jakby takim stanem będzie, gdy wylogujecie się z naszego kanału Moc Naszych Serc. To jest stan, w którym powiecie, już czerpię tylko z własnego źródła, już nie potrzebuję zewnętrznych koncepcji po to, żeby sprawdzać, bo ja już wszystko wiem, ale nie z poziomu ego, że wiem zadzieram nosa, tylko z taką pokorą i ze spokojem wiem, bo wszystko do mnie przychodzi, to co potrzebuję. I wy macie możliwość osiągnięcia takiego stanu i po prostu czerpcie tylko ze swojego źródła. Połączcie się, utrzymujcie ten stan i to będzie cudowne i będzie się w cudowne owoce przejawiało w waszym życiu. Wrócę do tej uwagi. Uwaga, 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 jeszcze raz uwaga, ale nie po to, żeby się czegoś bać, tylko jest taka zasada w fizyce, że cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z zamiarem, z uwagą obserwatora. To fizyka kwantowa, która wprowadza rzeczywistość materialną i powiązaną z uwagą obserwatora, że to, co jest w materii, jest tylko dlatego, że jest jakiś obserwator, który coś postrzega zgodnie ze swoim przekonaniem. Tak? Każdy z was jest obserwatorem. Każdy z was jest kreatorem swojej rzeczywistości w 100%. Nie ma przypadków. Kreujecie swoją rzeczywistość jako obserwatorzy poprzez intencje. I obserwator może być śpiący albo obudzony. Śpiący obserwator mówi tak, intencja, wszystko mi zagraża. Ze wszystkimi trzeba walczyć, a z tymi, co są silniejsi, trzeba uciekać. Takie są intencje obserwatorów śpiących. I co czynią? Czynią walkę, ucieczkę, rywalizację, kombinację, dołki pod kimś tam kopią, sieją ziarna takie, które potem są dla nich samych niesmaczne, ale nie znają zasady przyczyny i skutku, że jest lustro i co do lustra wyślą, to do nich wraca. I za naszą uwagą, za twoją uwagą, za uwagą obserwatora płynie jego energia. I chodzi o to, że wy macie mieć tą energię dla siebie, dla czynienia sobie raju na ziemi. Jak poświęcicie energię poprzez uwagę w niskowibracyjne informacje, które cały czas mogą was egzaminować, ale w pewnym momencie przestaną już nawet do was dochodzić, jak zdacie egzaminy. Ale najpierw zaczną dochodzić w formie tej iluzji egzaminującej. I pytanie, czy wy zainwestujecie swoją uwagę w jakieś ciekawe dla umysłu informacje, a to, że leci jakaś kometa, a to, że jakąś mąkę ze świerszczy wprowadzają, czy jakąś inną żywność. Tych testów będzie dużo. Cały czas one były w formie świńskiej grypy, ptasiej, kociej, psiej, małpiej, nietoperzowej grypy, w formie różnych wojen i innych zdarzeń, wirusa tego 2000 roku, że komputery się nie przełączą na 2000 rok, zagrożeń terrorystycznych, wąglikowych i zagrożeń z braku prądu, braku wody, braku żywności, z drogiego węgla, z drogiego ropy, gazu. Cały czas system
najlepiej jak potrafi straszy, czyli czytaj, egzaminuje. Tak? To jest potrzebne. System to robi poprzez polityków, autorytety i celebrytów. Tak? On to robi. Przesyła i poprzez media niskowibracyjne informacje. Chodzi o to, żeby już wycofać swoją uwagę, nie wchodzić, a jeśli już trafiło to w jakiś sposób, bo weszliście do kogoś, akurat był włączony telewizor i dotarła do was ta informacja, to jesteście poddawani egzaminowi. Nie przez przypadek, tylko jesteście poddawani egzaminowi na reakcję. Czy uśmiechniecie się do tego celebryty i podziękujecie mu za doświadczenie, czy zezłościcie się na niego taki i owaki, czy do tego polityka, czy do kogoś. Tak? Wszystko jest iluzją, która was egzaminuje w drodze do raju na ziemi. Tak? I od was zależy, jak wy zareagujecie. A zareagujecie takie jak wasze postrzeganie. Dualne kiedyś albo jednorodne teraz. Dualne kiedyś, czyli śpiący obserwator, który kreuje to, czego nie chce. Zasila to, czego nie chce. Walczy z tym, czego nie chce, więc jeszcze bardziej to zasila, jeszcze więcej tego wraca. A my teraz otwieramy oczy, budzimy się na jawie, inni mają prawo spać. My akceptujemy to, że inni śpią i mają prawo spać. I nie budzimy nikogo, tylko sami siebie budzimy i dbamy o to, żeby być w tym doświadczeniu wybudzonym, świadomym, wybudzonym kreatorem. A jak ktoś nie chce się obudzić, to jest jego wybór. I on ma prawo do tego wyboru, a my nie możemy go do niczego zmuszać. Bo jeśli zmuszamy go do tego, mąż, męża, czy żonę, czy dzieci, żeby się wybudziły, to czynimy na tej osobie gwałt. A gwałt się gwałtem odciska. Czynimy gwałt, niby z logiki wydawałoby się, że chcemy dla niego dobrze, tak? Ale nie wolno nam ingerować w wybory, w zachowania tych istot, które są już w naszej rzeczywistości, tej, którą widzą nasze oczy, tak? Bo to jest odbite od lustra. Nie wolno nam żądać zmiany obrazu, który jest rejestrowany teraz przez nasze oczy. Jeszcze o tym powiemy sobie, jak będzie przykład lustra, tak? Za uwagą obserwatora podąża jego energia, czyli moc kreacji. I teraz uwaga, jeśli jest skierowana na niskowibracyjne informacje, zasilamy to, czego nie chcemy i przejawia się w naszym życiu. Interesując się chorobami, to ściągamy to do siebie i do swoich rodzin. Interesując się wojną, ściągamy to do swojej przestrzeni życiowej. Lepiej interesować się pewnymi radosnymi, nie tak informacjami, jak doświadczać pewnych stanów uczuciowych. Tak? Inwestować uwagę w stany uczuciowe, w komunikację, tak? Z roślinami, ze zwierzętami, z innymi częściami siebie, ale poprzez uczucia. W to inwestować uwagę. Ktokolwiek się pojawi w hologramie, nas egzaminuje, czy to będzie sąsiad, czy mąż, czy żona, czy przez przypadek pijak na ulicy, egzaminuje, jak zareagujemy. Tak? Inwestujmy uczucia w te egzaminy i postrzegajmy tego egzaminatora jak samego siebie. Będziemy jeszcze o tym mówić. Więc moc kreacji płynie za naszą uwagą. Wszystko i wszyscy, no i te korporacje, i media, wszyscy chcą naszej uwagi. Pytanie, czy wy ją dacie? Jak dacie, to wiedzcie, że dajecie coś droższego pieniędzy, droższego złota. Dajecie, jeśli poświęcacie uwagę temu, co mówi pani Jaworowicz, czy pan Wojewódzki, czy pan Kaczyński, czy pan ten z długim nosem, nie pamiętam, Morawiecki, tak, to dajecie im swoją energię, droższą pieniędzy, jeśli poświęcacie uwagę. Jeśli jeszcze wchodzicie w to z emocjami, tak, to tracicie jeszcze więcej. Im więcej emocji, tym jeszcze więcej dajecie. Tak? A gdy się uśmiechniecie do tego przedstawienia, jakie odgrywają rolę ci ludzie, tak, bo to jest tylko iluzja, która odgrywa rolę polityka, celebryty, czy kogoś tam, tak? Uśmiechniecie się, okażecie wdzięczność za to doświadczenie. Cokolwiek on czyni, cokolwiek on uczynił, może okłamał nieraz. Wdzięczność za to doświadczenie, to było wszystko wam potrzebne. Wszystko jest potrzebne, było potrzebne, niczego nie żałujcie, do nikogo żalu nie miejcie, tylko okazujcie wdzięczność. Tu chodzi o pewien proces, który się nazywa transmutacją. Transmutacja to jest zamiana jednego w drugie.
W przestrzeni takiej fizycznej, no to zamiana jednego pierwiastka w drugi i gdzieś tam to zostało już dowiedzione, że na przykład czy kury, czy pewne rośliny transmutują pewne pierwiastki, załóżmy wapń, że kura zjada różnych minerałów dużo, ale nie zjada wapnia, a produkuje te skorupki, bo tworzy sobie wapń, transmutuje. To jest transmutacja fizyczna. Ja mówię o transmutacji pewnej wewnętrznej, energetycznej przez siebie, żeby stransmutować niskie stany energetyczne, jakimi są emocje. Emocje to są stany w nas, które ściągają nas tutaj w dół, do nocnika. Żal, złość, pretensje, nienawiść. One są też potrzebne, bo były nam potrzebne w tym doświadczeniu, żebyśmy my ich zasmakowali. Emocja jest pewnym smakiem, które było potrzebne, bo my jesteśmy tu dla doświadczeń. Nasza wyższa świadomość podzieliła się na nieskończoną ilość siebie. Wchodzimy w interakcje, czasami takie związane z boksowaniem, czasami związane z wymianą taką fajną wymianą energii, z obdarowywaniem, tak? I z boksowania przychodzą emocje. To było potrzebne. Takie gorzkie, niesmaczne doświadczenie. Z obdarowywania siebie przychodzą fajne stany uczuciowe. To też było potrzebne. My sami wybieramy doświadczanie w przestrzeni fajnych smaków, a te tamte były potrzebne. Tutaj byli ludzie, którzy odegrali pewne role i im należy się wdzięczność. Dopóki będziemy wracali w przeszłość, mieli żal do kogoś za coś, jesteśmy w nocniku i wracamy do nocnika, a możemy w każdej chwili wyskoczyć. My skaczemy po tych falach non-stop. Każdym uśmiechem jesteśmy tu. Każdym żalem jesteśmy tu. Umysł nas ściąga do nocnika. Każdą radością i wdzięcznością jesteśmy tu. A każdym niezadowoleniem okazanym jesteśmy tu. Wy wybieracie, jak reagujecie, tam się przenosicie. Trochę z opóźnieniem, ale w tej chwili jest tak, przy tych częstotliwościach, że coraz szybciej to działa. Działa ta materializacja coraz szybciej, więc możemy sobie szybciej zrobić raj na ziemi i szybciej piekło na ziemi. Dlatego tak istotnym jest, aby być uważnym, gdzie jest nasza uwaga i jakie są nasze słowa, jakie są nasze myśli. Bo możemy sobie zrobić szybko krzywdę, ale też i raj, tak jak powiedziałem. Więc za uwagą obserwatora podąża nasza energia, nasza moc kreacji, moc ściągania z funkcji falowej, z funkcji niejawnej do funkcji materialnej wszelkich jakości, tam gdzie nasza uwaga, tak? Tylko pytanie, czy chcemy tego niesmacznego, tak? Więc jeśli nie, nie inwestujmy swojej uwagi i emocji w to. Tak? Inwestujmy swoją uwagę w wysokowibracyjne pewne zachowania, zdarzenia, reagujmy uczuciowo poprzez postrzeganie jednorodne i wtedy namnaża się to, co chcemy. Więc namnaża się w naszym polu obserwacji przedmiot obserwacji. Teraz tak, jesteśmy my, jesteśmy, wokół nas jest pole energii, w tym polu energii, które ma funkcję lustra, są różne istoty. Teść, teściowa, mąż, żona, sąsiad, kolega z pracy, koleżanka z pracy, różne tutaj są osoby i cokolwiek do tego lustra wyślemy, to do nas wraca. I cokolwiek wyślemy, jeśli coś wyślemy z niskiej częstotliwości, tu jest litość albo pogarda, albo złość, to wraca do nas jeszcze więcej powodów do litości, czy do powodów do złości. Takie mało smaczne zdarzenia do nas wracają. Rzeczywistość dzieli się na rzeczywistość od nas do lustra i rzeczywistość od lustra do nas. Wtedy ona, ta od lustra do nas jest przez was obserwowana właśnie teraz. Detektorami wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, zmysły są detektorami rzeczywistości przeciągniętej z funkcji falowej do funkcji jawnej i zmaterializowanej. Tu nad tymi zmysłami obserwujemy coś, co już jest po tej stronie lustra. I jak coś już jest po tej stronie lustra, jest istotnym, aby z tym nie walczyć. Aby nie żądać, aby się ono zmieniło. Weźmy przykład. Idziemy do łazienki. Widzimy odbicie w lustrze. My się nie uśmiechamy. I żądamy, żeby to odbicie w lustrze się uśmiechało, ale my się nie uśmiechamy. Żądanie, żeby się uśmiechało, jak to już jest odbite, już się zmaterializowało, to
My nie możemy zmusić odbicia w lustrze, żeby się uśmiechało. My możemy próbować pisakiem namalować uśmiech i zamalować tą smutną twarz, albo wziąć gwoździem, narysować uśmiech, ale to jest gwałt na odbiciu w lustrze. Chodzi o to, że nie należy nam zmieniać odbicia w lustrze, czyli zachowania męża, żony, teścia, teściowej, sąsiada, bo my nie mamy zmieniać rzeczywistości tej odbitej, tylko zmieniać przez siebie. Nie żeby ona się zmieniła, tylko my przez siebie. Czyli przez siebie, czyli tak, uśmiechnąć się do lustra, uśmiechamy się do lustra i lustro uśmiecha się do nas. No weźcie taki eksperyment, uśmiechnijcie się. Najpierw smutni bądźcie i żądajcie, żeby odbicie się uśmiechnęło. Nie uśmiechnie się. Możecie gwoździem poczynić gwałt i spróbować, żeby się uśmiechnęło, ale to nie będzie prawdziwe. Ale uśmiechnijcie się do lustra i lustro z pewnym opóźnieniem, niezauważalnym dla was, odbije wam to, co sami najpierw w sobie uczyniliście. I teraz tak, na zasadzie tego. Wasze oczy rejestrują jakieś zachowanie jakichś istot. Mąż, żona, teściowa. Tak? Zachowują się, jak zachowują. Tak? Odgrywają pewne role, które są waszymi plonami. Tak? I w momencie, my nie możemy żądać, żeby oni się zmienili. W momencie, gdy my żądamy, ty przestań pić, ty przestań palić, ty przestań oszukiwać, ty przestań się łajdaczyć, ty przestań robić to albo tamto, gdy żądamy, im bardziej żądamy, to żądanie to jest po prostu z umysłu i z emocjami, im większe emocje, czyli z płaczem albo z krzykiem, to my tylko zasilamy. I to będzie wracało i wracało, dlatego że nie została wysłana miłość. Tak? Bo wszystko, co przychodzi, prosi o miłość. Wszystko. Albo już przychodzi potem jako sielanka już czysta miłość. Wszystko, co się pojawia, to albo prosi o miłość, albo już jest miłością. Tak? Żeby przychodziła już tylko miłość, to, co przychodzi w teraz, a miłością nie jest, prosi o miłość. Prosi o miłość reprezentant zjawiska i to zjawisko. Zjawisko pijaństwa i reprezentantem jest ten albo tamten. Wiecie kto? Tak? Prosi o miłość. Miłość w formie szacunku. I jest to bardzo łatwe do uszanowania tego człowieka, jeśli w jego oczach zobaczycie samego siebie. On prosi o szacunek. Dajcie mu szacunek. Dajcie mu akceptację. Akceptujecie, że wybrał taką drogę, jest taki, jaki jest i że ma prawo się nie zmienić. Bo gdy żądacie, żeby on się zmienił, to tylko zasilacie jego i on tym bardziej mocno będzie trwał przy tym zjawisku, tak? Więc dajemy mu miłość poprzez szacunek, poprzez wdzięczność za odgrywaną dla nas rolę. On odgrywa rolę, egzaminuje nas. Wdzięczność za odegraną rolę. Dajemy mu akceptację, że ma prawo się nie zmienić. Dajemy mu bezwarunkową miłość. Tak? Dlaczego miłość bezwarunkową? Bo sobie ją dajecie. Bo on i wy jednym jesteście. On jednocześnie jest waszym lustrem, tak? I odbija wam to wszystko, co mu dajecie, ale sobie dajecie. Miłość dajecie jemu i sobie wtedy dajecie. Szacunek dając jemu, sobie dajecie. Wdzięczność dając jemu, sobie dajecie. Cokolwiek jemu dajecie, sobie dajecie. Więc uświadomcie sobie, co zrobicie, gdy znów przyjdzie i będzie starał się was przeegzaminować, tak? I to wszystko to są egzaminy i tylko po prostu bądźcie uważni w tych egzaminach. Cokolwiek czynimy, do nas wraca. Więc rzeczywistość jest ta wysyłana do lustra i ta, która wraca do lustra. Więc tak, w tej chwili wasze oczy mogą zarejestrować zachowanie, załóżmy, pijaka. Jeśli wejdziecie w stany emocjonalne, żal, złość, nienawiść, to tylko siejecie dalej i plony będą wracały. Natomiast jak wasze oczy będą widziały jego, ale siebie w nim zobaczycie, i wyślecie jemu teraz już wdzięczność za doświadczenie, akceptację, że jest jaki jest i ma prawo się nie zmienić, bezwarunkową miłość, bo on i ty jednym jesteście, więc siebie kochasz, kochając jego. Wysyłasz mu radość, miłość, to te odbicia już się nie pojawią. Ten kontrakt się skończy po prostu. Tak? I teraz tak, ten człowiek ma prawo się zmienić, i ma prawo się nie zmienić.
i wy nie decydujcie, jakby nie oczekujcie, że on się zmieni. Jak się zmieni, to dobrze, jak się nie zmieni, też dobrze. Zawsze wszystko jest dobrze. Jak się zmieni, będzie inny, tak? Będzie przyjemny dla was, a jak się nie zmieni, zniknie z waszego hologramu. A wy przeskakujecie na nowe lepsze. To może być nowa, lepsza praca, to może być nowe, lepsze miejsce zamieszkania, to może być nowe, lepsze partnerstwo. Nie wiem, co u was będzie i nie wiem, czy będzie wariant, że się zmieni, albo się nie zmieni, tak? Jak się nie zmieni, znika. Jak się zmieni, jest nadal i w wersji przyjemnej. Karma to jest odbicie od lustra. Ja bym nie definiował tego tak, te wschodnie, tylko po prostu to jest odbicie od lustra, wraca to, co sami wcześniej zasialiśmy. Emocje to są stany w nas, gdzie my tracimy energię i ściągamy przy pomocy uwagi i emocji to, czego nie chcemy, a uczucia są te stany w nas, wdzięczność, szacunek, radość, miłość, którymi ściągamy zza lustra to, co chcemy, aby się pomnażało. Uczucia to są te stany, które transmutują te stany. My mamy w sobie dokonać transmutacji, czyli w momencie, gdy się pojawia, bo idzie odegrać swoją rolę, już go tam widzimy albo słyszymy, tak? Pojawia się emocja, ze starych programów pojawi się emocja, tak? Jakaś złość, że znów wraca taki albo owaki. Dostrzeżcie tą emocję, to jest informacja, że jesteście właśnie poddawani egzaminowi, to jest bardzo cenna informacja i transmutujcie ją we wdzięczność, w szacunek, w akceptację i w bezwarunkową miłość. Co uczynicie, to już od was zależy, tak? Więc jeszcze raz, jesteście wy i lustro, za lustrem nieskończone jakości waszego życia. Najważniejsza jest uwaga. Tylko wiedzcie, że uwaga, skupianie uwagi na dolnobiegunowych informacjach, zdarzeniach i emocje ściągacie to, czego nie chcecie. A jeśli wchodzicie uwagą i uczuciami, ściągacie do siebie to, co chcecie. Uwaga, uwaga i jeszcze raz uwaga. Za uwagą od jakości naszego postrzegania zależy jakość naszego życia. Od jakości naszej inwestycji, naszej uwagi. To uwaga to jest nasz największy kapitał. Cenniejsza od pieniędzy, od złota, od diamentów jest wasza uwaga. Ktoś chce waszej uwagi, a wasze złoto i pieniądze i wszystko będą mieli przy okazji. Bo to jest wtórne, tak? Waszą energię. Wycofajcie uwagę i wszystko to, co zagraża niby, wraca do funkcji falowej, bo to zagraża tu, ale tutaj tego nie ma. Tu wy jesteście w innej częstotliwości. Tu jest bycie w cyklonie, a tu jest wokół cyklonu, tak? My mamy być w tym świecie, ale jakby nie z tego świata. To, co zagraża, co straszy, nie dotyczy tych ludzi, tak? Jakby znikacie poprzez częstotliwość, odskakujecie na pewną inną częstotliwość, na inną przestrzeń i was to nie dotyczy. Ale jak wrócicie, wejdziecie w złość, w żal, no to wtedy was to dotyczy. Jeszcze raz podsumowanie tej kreacji, zasad kreacji. Jesteście w 100% kreatorami swojej rzeczywistości. Nie ma przypadków. Nie ma żadnych przypadków. W 100% kreujemy swoją rzeczywistość. Twoja uwaga zasila przedmiot obserwacji. Kreujemy to, co chcemy, żeby do nas wracało. Tak? Tu jest poziom 200, poziom odwagi. Gdy stosujemy te zasady, o których mówię. Gdy pojawia się jakieś zdarzenie, pojawia się emocja, czujemy lekki straszek, ale transmutujemy to we wdzięczność, miłość, wysyłamy uśmiech, akceptujemy zachowanie tego człowieka, bo to jest tylko iluzja. Ten mąż jest iluzją, ta żona jest iluzją, twoje dzieci chociaż też są iluzją, chociaż nie jest to łatwo uświadomić kobiecie, która tak i nosiła w sobie i urodziła i wykarmiła i to jest najsilniejszy program zniewalający, matka, dziecko, tak? Iluzoryczny program zniewalający. Wasza relacja z dziećmi i ze wszystkimi może być przecudowna, pod warunkiem, że inaczej będziemy to wszystko postrzegali, co się dzieje. Nie będziemy żądali, żeby się zmieniało, tylko będziemy akceptowali i komunikowali się w specyficzny sposób, stawiając granice w łagodności, ale stanowczo. Więc tak. Gdy przychodzi do naszych oczu coś, jakieś zachowanie, które jest nieprzyjemne i do naszych uszu,
żeby przelogować się z tej przestrzeni na tą przestrzeń, my rejestrując to, mamy się skomunikować z wdzięcznością, szacunkiem, akceptacją i miłością, stawiając granicę stop. Już więcej tego nie potrzebuję. Dopóki tego nie zrobimy, i tak będzie wracało. Tak? Trzeba się skomunikować w specyficzny sposób. Tutaj prawo Ohma pokazuje, w przypadku prądu to pokazuje, że opór elektryczny, straty na przepływie prądu, opór jest wprost proporcjonalny do napięcia, a odwrotnie proporcjonalny do natężenia. Nam to nie jest potrzebne to z tym prądem, ale uświadomcie sobie, że opór, to, czyli trudy w naszym życiu, ból i cierpienie, i presja, i ciśnienie, które ktoś na nas wywiera, jest wprost proporcjonalne do stanów emocjonalnych, które wysyłamy do lustra, a odwrotnie proporcjonalne do stanów uczuciowych, które wysyłamy do lustra. W inny sposób. Więc tak, ciężkość życia jest wtedy, cierpienie, trud, ciśnienie jest większe, jeśli postrzegamy rzeczywistość dualnie i komunikujemy się przy pomocy emocji. Wysyłamy żal, złość, pretensje, nienawiść, niezadowolenie. Im większe postrzeganie, jeśli trwamy w postrzeganiu dualnym i komunikujemy się emocjami, opór wzrasta, bo jest wprost proporcjonalny. Natomiast jeśli postrzegamy jednorodnie i inwestujemy do pola poprzez uwagę, wysyłamy uczucia, akceptację, odmienności, szacunek, wdzięczność, bezwarunkową miłość, stawiamy umiejętnie granice, tak? Opór zaczyna maleć. Tak? Jeśli inwestujemy w licznik, to rośnie, a jeśli inwestujemy w mianownik, to maleje. I jest takie zdarzenie w fizyce, w przepływie prądu, które się nazywa nadprzewodnictwo. Czyli prąd płynie bez strat. Tak? Słyszeliście o nadprzewodnictwie. No, prąd płynie bez strat. I wy też bądźcie osiągnijcie taki stan, tak jak jest nadprzewodnictwo, tak wy możecie osiągnąć taki stan, że nie będzie oporu. Bo w nadprzewodnictwie nie ma oporu. Osiągnijcie stan świadomości jedności, wszystkiego ze wszystkim, stan uświadomiony, odczuty i przejawiony w komunikacji ze wszystkimi częściami siebie, aby to was nie dotyczyło. Tak jak nadprzewodnictwo nie dotyczy prądu w pewnych warunkach, przepływu prądu w pewnych warunkach, tak i wy możecie to samo. Uwaga. Gdzie jest inwestowana nasza uwaga? Jeśli skupiamy uwagę w przestrzeniach takich informacyjnych, których zadaniem jest wysyłanie informacji niskowibracyjnej, to my to zasilamy i sami tracimy energię. Tak? Tracimy energię. Za naszą uwagą idzie nasza energia i sami potem nie mamy energii na kreowanie tego, co byśmy chcieli. Więc kreujemy to, czego nie chcemy tak naprawdę. To znaczy oddajemy egregorom energię religijnym, politycznym i jakimś tam i one nam reinwestują tą energię. Same żywią się tą energią, tak? Bo my możemy zaciągnąć z pola energię, a egregory nie mogą zaciągnąć z pola. My sobie zaciągniemy z pola, ale oddajemy im. A oni, żeby mieć więcej pokarmu, tak, naszych emocji, bo to jest dla nich pokarm, to reinwestują nam poprzez ograniczenia i jeszcze więcej powodów do cierpienia, w pewne trudy życiowe, reinwestują tą energię, tak, żeby nam było znów jeszcze ciężej. Wtedy oni mają więcej tego swojego pokarmu. Przy czym pamiętamy, że oni i my jednym jesteśmy. Tak? Tak, ja tylko pokazuję pewien mechanizm. Chodzi o to, żeby wylogować się z tej przestrzeni informacyjnej, klasycznej, mainstreamowej, czy też tej niby alternatywnej i przelogować się do przestrzeni wysokowibracyjnej, przestrzeni harmonicznej, to są przestrzenie natury. I tutaj inwestować swoją uwagę i uczucia, uwagę w zachwyt. To, co jest, jest takie, jakie jest. Ktoś mógłby spojrzeć za okno i powiedzieć, o, śnieg, będzie zimno, będzie ślisko i on inwestuje emocje i niezadowolenie, tak? A zachwyćcie się tymi płatkami śniegu, tym, co jest. Zachwyćmy się wszystkim,
co jest, i wysyłajmy do tego wdzięczność i szacunek i akceptację. I nie będzie wam zimno, mimo tego śniegu, nie wpadniecie w poślizg. Gdy będziecie uradowani, będziecie wokół cyklonu, a jak będziecie smutni, będziecie w cyklonie i będzie i zimno, i głodno, i poślizg, i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Od waszej reakcji zależy, co dalej uczynicie. Więc tak, są przestrzenie informacyjne niskowibracyjne, są przestrzenie harmoniczne. Sami decydujecie, w co inwestujecie swoją energię, gdzie się karmicie. Jeszcze w tej części porozmawiamy sobie o tym, że jak jest przepływ energii. Najpierw w polu jest informacja. Jeśli nasza uwaga pada na tą informację, jest informacja, pełna jest informacji, reklamy, telewizja, radio. Jeśli nasza uwaga padnie na tą informację, to już sama uwaga powoduje, że nasza energia płynie. Tak? Jeśli jeszcze ta informacja jest tak skonstruowana, oficjalnie i podprogowo, że to zagraża, intencja jest z tą informacją, że coś zagraża. A to jakiś wirus, a to wojna, a to drożyzna, a to inflacja, a to jakieś tam resety, blackdowny czy coś takiego. To wtedy jeszcze więcej emocji jest tutaj związane, bo jest strach, że coś zagraża, to wtedy wywołuje to strach i wtedy bardzo dużo energii płynie naszej i materializuje się w naszym hologramie życia. Jest informacja, nasza energia i ta energia ściąga z funkcji falowej do funkcji materialnej i mamy daną jakość życia. Natomiast jeśli padnie jakaś informacja, załóżmy niskowibracyjna, że leci jakaś tam kometa i może przywalić w ziemię, tak? I że ludzie zginą. Jeśli wy jesteście świadomi tego, że nawet jeśli to by była prawda, to jesteście istotami nieumierającymi. To jest tylko chwilowa powłoka materialna dla celów tego doświadczenia, ale jesteście nieumierającymi istotami, więc się w nic nie wkręcacie. Wiecie już, jesteście obudzeni, więc wiecie, że to iluzja was egzaminuje. Gdy się uśmiechacie, nic się niewłaściwego nie wydarzy. Gdy się uśmiechniecie do tego, okażecie wdzięczność temu speakerowi albo temu celebrycie, co to powiedział, i wdzięczność temu doświadczeniu, że zostaliście poddani egzaminowi, tak, poprzez tą informację, jesteście przeegzaminowani na reakcję. Jeśli okażecie radość, uśmiech, wdzięczność, nic się nie wydarzy. Wam się nic nie wydarzy. Jak ktoś to kupi, coś tam się u niego wydarzy. Tak? Więc dbajmy o swoją uwagę, po prostu szanujmy swoją uwagę, bo to jest coś cenniejsze od pieniędzy. Tak, ta wasza uwaga, droższa od waszych pieniędzy. Teraz tak. Sytuacja, tak na koniec jeszcze ostatnie dwa przypadki. Sytuacja tutaj z naszego podwórka. Załóżmy, że utożsamiamy się z Polską i Polakami, czyli z wycinkiem całości, ale nie jesteście Polakami, jesteście wszystkim i wszystkimi. Jesteście wszystkimi, tak? Dla tego doświadczenia utożsamiamy się z Polakami, jak w tej tutaj polskiej rzeczywistości są obstrzeliwani ludzie, tak? Bo to jest też forma wojny, ale pewnej informacyjnej wojny, gdzie pociskiem jest informacja. Pociskiem jest informacja. I te pociski wystrzeliwują takie karabiny maszynowe i armaty jak TVN, TVP, TVP1, TVP2, Polsat, jakieś tam Trwam, stacje radiowe. To są wszystko haubice, armaty i haubice, armaty skierowane w nasze receptory po to, żeby tylko uwagę przejąć poprzez słuch albo wzrok, przejąć uwagę, a za uwagą od razu popłynie energia obserwatora i mają energię. Ale jeśli pod wpływem tej informacji, tego pocisku będzie wywołana emocja u tego człowieka, to energii popłynie 10 razy więcej. Jeśli będzie duży strach, duży żal, duża złość, bardzo dużo energii popłynie. I ludzie są obstrzeliwani, a właściwie byli, bo ci, co już sobie to uświadamiają, już są ponad tym, w pewnej pelerynie częstotliwości, tak? W pewnej odskoczni wibracyjnej, ich to już nie dotyczy, tak? Ale ci, co śpią, jeszcze ich to dotyczy. Więc taki statystyczny, śpiący człowiek po całym dniu pracy wraca do domu, coś tam zjadł, jakieś jedzenie marketowe, otworzył piwo i co robi? Siada na kanapie, ustawia
się z piwem otwartym i może chipsami, ustawia swoją skroń dokładnie naprzeciwko haubico armaty, tak? Bierze pilota i załączają TVN24 i non-stop dostaje strzały dokładnie w swoją skroń. I ludzie kupują te karabiny, armaty, haubico armaty, na kredyty kupują, przechwalają się, kto ma lepszą. Najnowsze plazmatyczne armaty z wklęsłymi ekranami z plazmy do siebie strzelają, tak? Na kredyt jeszcze to sobie wzięli. Jak ktoś chce, proszę bardzo, nie? To jest, ludzie są wzięci w ogień krzyżowy, ci śpiący, tak? Bo was już to nie dotyczy. Z jednej strony armaty, haubice armaty, z drugiej strony otwierają laptopa albo smartfona, a tam jest też informacja płynie. A to z Onetu, a to z Wirtualnej Polski, a to z Interi, a to z Facebooka, a to z Pudelka. A na Pudelku są wysokowibracyjne informacje, czy raczej takie nocnikowe informacje? Jeśli nocnikowe, to znaczy, że to są takie rzeczy, które nas kaleczą. Jeśli nasza uwaga pada na informacje, co tam kto zrobił, co Doda zrobiła albo ktoś tam inny zrobił, tak? Jeśli my się tym interesujemy, jeśli się emocjonujemy, my to zasilamy, a sami tracimy energię. Ja tylko przedstawiam wam w pewien sposób mechanizm przepływu energii, a wy zrobicie to, co uważacie. Kanały YouTube'owe. Klasyczne i te alternatywne. Te alternatywne to jest też kontrolowana opozycja. To było wszystko przygotowywane na rok 2020, żeby zjednać sobie subskrybentów i uwagę setek tysięcy ludzi w Polsce poprzez fajne bajeczki, a to o ziółkach, a to o witaminkach, a to o surowym życiu i jedzeniu. A w pewnym momencie przychodzi 2020 i straszyły jeszcze bardziej końcem świata, tak? Na przykład niektóre i straszyły i wprowadzały te setki tysięcy uczestników, subskrybentów w jeszcze gorsze stany emocjonalne niż to, bo tutaj oni już właściwie tego nie oglądali. Na Pudelka też się już nie logowali. Dotychczas karmili się informacjami z tej alternatywy. Alternatywa zaczęła straszyć równie mocno albo jeszcze bardziej jak te klasyczne przekazy. Tak? Więc to wszystko było przygotowane. System, który to wy stworzyliście, tak, który jest częścią was samych, odgrywa swoją rolę najlepiej jak potrafi. Tu chodzi o to, żeby się z tego wylogować i też nie strzelać do swoich. Przychodzi do was informacja na WhatsAppie, nie strzelajcie do swoich, nie przekazujcie informacji, że będzie huragan, albo jakiś wirus, albo to, albo tamto. Bo przekazując na WhatsAppie, rozsyłając na mailach, na messengerach, SMS-ami, informacje o tych zagrożeniach, jakbyśmy strzelali do swoich części siebie. Nie jest to potrzebne. Nie róbmy tego. System jest po to, żeby straszyć i najlepiej jak potrafi poprzez polityków, autorytety, celebrytów i media wykonuje tą pracę najlepiej jak potrafi. Egzaminuje nas. My mamy się już zdać egzamin, uśmiechnąć się do tego, co oni tam rozsiewają, być ponad tym. Nie wkręcamy się w nic. A zobaczcie, że on cały czas straszył, cały czas. A to wojną światową, a to w Korei, a to w Wietnamie, a to na Kubie, w Iraku, w Jugosławii. Teraz na Ukrainie straszy, że tu zaraz czołgi wjadą do nas, że straszy, że jakieś elektrownie znów atomowe wybuchną. Jakimiś wirusami, a to kocią, a to ptasią, a to jakąś tam od nietoperza grypą, a to kaczą, a to indyczą, a to świńską, a to krowią, a to kurzą. Czy jakąś tam, śmiać się z tego wszystkiego, tak? Bo to jest wszystko iluzja egzaminująca. Patrzcie na to wszystko jak na iluzję i śmiejcie się do niej, czyli do lustra. I co wróci jako odbicie od lustra? Jeszcze więcej powodów do radości, do zadowolenia i jeszcze bardziej cudowne, dostatnie życie. Tu chodzi tylko o to, żebyśmy inaczej postrzegali, inaczej się komunikowali z tą iluzją, tak? Straszył terrorystami, jakimś wąglikiem rozsyłanym przez terrorystów, jakimiś zamachami, były zamachy i w Nowym Jorku, i w Berlinie, i gdzieś tam. To wszystko były fałszywe flagi. Terapią na jakiegoś wirusa straszył, tak?
akupunkturową terapią albo w formie tabletek. To było teraz ostatnio poborem młodzieży polskiej do wojska straszył, ale to było w grudniu, a teraz straszy chyba jedzeniem z jakichś chrobąszczy czy z czegoś. No takie jest zadanie systemu, żeby straszyć. Uświadomcie to sobie. Nie kupujcie żadnych strachów na lachy, nie? Drogim prądem, drogim węglem, drogim gazem, opałem, żywnością, że czegoś będzie brakowało. Co roku na wiosnę straszy suszą. Ja zauważyłem, że nawet jak pada deszcz, to oni nadal jeszcze w telewizji, czy tam na YouTubie, czy gdzieś tam nadają, że będzie susza stulecia. Aha, jesienią nadawali, że będzie zima stulecia. Tak? No taka była zima, że ja praktycznie nie zauważyłem. Trochę śniegu. Brak prądu, brak wody. Straszy, będzie straszył, takie jest jego zadanie. Tak? Utrata zasobów, że tam jakiś reset, że podatek katastralny, utrata pieniędzy, utrata nieruchomości. W ogóle się w to nie wkręcać. Mieć dystans do tego, że chcecie mieć raj na ziemi, trzeba mieć wyluzowane, a będzie wam dane. Wyluzowane, a będzie wam dane. Teraz takie doświadczenie z przestrzeni fizyki. Jeszcze wrócę. Zobaczcie. Jak mamy ten uśmiech na twarzy wyluzowane, to nic nas nie dotyczy. Nadal latają te wszystkie jakieś tam pociski, ale trafiają tylko w tych, co nadstawiają swoje skronie nad tą armatę plazmatyczną. Słuchają, wkręcają się, tak? Wy jesteście pod pelerynką, w odskoczni wibracyjnej. Ponad tym u was się nic z tych rzeczy nie przejawi, dopóki będziecie mieli wyluzowane. Tak? Przykład atomu według Bohra i też zmiana częstotliwości poprzez świadomość. Model atomu według Bohra, jądro i elektron. Tak? W jądrze jest jądro i elektron, który lata po powłoce, która jest adekwatna do jego energetyki. Jak energetyka jest niska, to jakość życia jest, powłoka jest taka ciężka, dużo ciśnienia, dużo grawitacji, dużo cierpienia, oporów, dużo trudów, słaba jakość. Tak? Jeśli taka jest energetyka, to taka jest jakość. Natomiast jeśli ten elektron w międzyczasie dostanie kwant światła, pewną energię dostanie, w naszym przypadku człowieka to jest postrzeganie jednorodne. To jest stan światła. Jeśli ten elektron dostanie kwant światła, przez chwilę ma taki stan, a potem już ma taki, cieszy się z tego, co jest. Tak? Emanuje światłem, szacunkiem, radością. Radością emanuje, tak? A dotychczas emanował smutkiem, więc jakość życia miał smutną. Ale gdy już dostaje kwant światła, postrzega jednorodnie, nic mu nie zagraża, o nic nie musi walczyć, tak? To wtedy, mając takie postrzeganie i taką emanację z siebie, radością, ten elektron znika z tej powłoki. On nie może być na powłoce, gdzie jest ciężko, gdzie jest bieda, gdzie jest głód, gdzie są jakieś zagrożenia. On nie może, on znika. Elektron znika, to jest dowiedzione naukowo, elektron znika, teleportuje się z tej powłoki na tą powłokę, która jest adekwatna do jego energetyki. Wy też teleportujecie się, tak? Ten elektron teleportował się, to jest dowiedzione naukowo, nie zarejestrowano przejścia między tą powłoką a tą. Zarejestrowano tu zniknięcie, a tu się pojawienie. To zarejestrowano, tak? Wy tak samo znikacie stąd i pojawiacie się tu. Teleportujecie się po prostu z linii na linię. Tylko chodzi o to, żeby teleportować się już od tego momentu świadomie i trwale. Wyteleportować się z nocnika i zalogować się, teleportować się do raju na ziemi. Być w częstotliwości, że to, co straszy, to was to nie będzie dotyczyło, bo będziecie w oku cyklonu. W oku cyklonu będziecie tu. Tak? Więc tak, ten elektron przeszedł do przestrzeni raj na ziemi, ale ma prawo się zapomnieć i zasnąć. I w momencie, gdy ten elektron zaśnie i wygeneruje emocje, czyli żal, zapomniał, że ten drugi to jest on, czyli nie zdał egzaminu, tak? To wtedy tracąc energię, wyrzucając energię w formie emocji, on traci światło. Pamiętajcie, te stany emocjonalne, żal, złość, pretensja, nienawiść, tracicie światło. Rozbijacie swój kryształ młotkiem,
na drobne kawałki i tracicie te kawałeczki. I wtedy ten elektron, który utracił światło, nie może już być na orbicie, ona zwiera i na Ziemi. On musi się teleportować do nocnika. Wy też macie to prawo, przenieść się stąd, tu, ale macie też możliwość i w drugą stronę to też działa. Bądźmy świadomi po prostu, jak poprzez uwagę i emocje możemy przenosić się trwale stąd, tutaj, ale jak poprzez nieuważną uwagę, tak? Przepraszam, jak poprzez uwagę i uczucia możemy przenieść się stąd, tutaj, a jak poprzez nieuważną uwagę i emocje możemy się stąd przenieść do nocnika z powrotem. W dwie strony to działa. System na koniec straszy, będzie straszył, czym tam jeszcze nie wiadomo. Taki pierwszy globalny straszak, no wcześniej było World Trade Center, ale teraz to, co sparaliżowało świat, to była informacja, która dotarła do tych ludzi, którzy mieli telewizory, o tym, że jest jakaś choroba i zagraża wszystkim. I tutaj ludzie się podzielili na tych, co uwierzyli w kłamstwo i skorzystali z terapii numer 1, 2 i 3, bo chyba 4 nie było. 4 też. I przeszli nawet do 4. wagonika. No to jest ich wybór. I ci, którzy czuli, że coś jest nie tak, tak, mimo że zarejestrowali tą informację. No i są jeszcze ci, co nie mieli telewizorów. Aborygeni, pigmeje i Indianie w Puszczy Amazońskiej też nie wiedzieli, że coś takiego jest. Tak? Więc mieli mocno wyluzowane i jest im dane. Niektórzy mówią, że żyją biednie, ale oni żyją w dostatku. Tam banany same rosną, nie jest zimno, same spadają, śpią i tutaj albo banan, albo pomarańcza im wpadnie. Także jest jeszcze ta trzecia grupa ludzi bez telewizorów, ale ci, co telewizory, to są w jednym pociągu albo w drugim pociągu. Te pociągi się rozjeżdżają, tak? I jeszcze ci mogliby po tej z pierwszego, drugiego, może trzeciego wagonika otworzyć oczy, tak? Tylko że no to może trudniej, ale jeszcze mają na to szansę. Natomiast potrzebowaliby się otworzyć, inaczej popatrzeć, inaczej się skomunikować. I te światy się rozjeżdżają. Zauważcie, że trudniejsza jest komunikacja z tymi, co jeśli jeszcze przeżyli, to czy się da rozmawiać? Czy macie wspólne tematy, wspólne przestrzenie do działania, do rozmowy, do zabawy, prawda? Rozjeżdżają się te wagoniki. I teraz będą kolejne egzaminy. Był egzamin rok temu, tak? Ten z wojną i zagrożeniem tutaj też dla nas był, będzie, chociaż coś o tym zaczęli mówić zimą, tak, że jakiś atak kosmitów, jakieś lądowania, a pewnie będzie, to jeszcze będzie wracało. Będzie informacja, że jest kometa, akurat leci, amerykańscy naukowcy dowodzą, że idealnie w Ziemię przywali, wszyscy zginą. A ci wierzą we wszystko, co powiedzą amerykańscy naukowcy, a ci mają wyluzowane na wszystko, co powiedzą amerykańscy naukowcy. Więc tym to ci będą wydojeni z energii, a ci mają energię przy sobie. Wy wybieracie, czy co kupujecie, a z czego okazujecie wdzięczność, uśmiechacie się, akceptujecie szacunek, miłość, ale nie wkręcacie się w nic. Będą tam jakieś inne strachy. Blue Beam kiedyś się pokaże na chmurkach skaczący jeden albo drugi, albo prorok, albo jakiś mesjasz, albo jakiś dziadek z brodą uważany za najwyższego. Jak ktoś padnie na kolana i uwierzy, no to jest w tym pociągu. Jak ktoś się bardzo dobrze będzie bawił, to nic mu się nie stanie, bo to on jest tą najwyższą świadomością. Także tyle w tej drugiej części. Jestem wdzięczny.